Was serdecznie. Dzisiaj nagrywam wraz z operatorem. Wrócił z pracy i powiedział, nagrywamy coś razem. Ja mówię, jasny operator, mam hol gadżetowo-domowy. Tak nie było. Ale to jest tutaj miejscówki, bo się znalazłem za długie nogi, bo podrwały aż pod stolik. W każdym razie mam nadzieję, że Ci będzie wygodnie. Operator przy moim boku. Na pewno. Przy Twoim zawsze. Zachrypłam, dziękuję. W każdym razie zapraszam Was dzisiaj, tak jak Wam wspomniałam, na hol gadżetowo-domowy. Przyszło nam małe zamówienie ze sklepu Operator Gearbest. Tak, skusiłam się, ponieważ operator chciał zamówić dwie rzeczy dla siebie. Ja, żeby dopełnić i dobić do kwoty, którą otrzymaliśmy od tego sklepu, wybrałam jeszcze rzeczy trzy, tak? No nie, cztery. Cztery, plus jeszcze kilka rzeczy dokupiliśmy do domu. Pierwszy może zaczniemy od tych rzeczy, które kupiliśmy tutaj stacjonarnie w Dublinie. Oczywiście IKEA i świeczki. Wiecie, że palę świeczki wszędzie. W domu, na balkonie, pachnące, niepachnące, wszędzie się palą świeczki. Jeszcze was nie spaliłam. Jeszcze was nie spaliłam, ani siebie, ani operatora, ani sąsiadów. W każdym razie to są świeczki Fenomen i one palą się jedna 45 godzin, czyli na 90 godzin palenia mam dwie świeczki. Nie pamiętam ceny, ale powiem Wam, że one do końca sierpnia, początek września już będzie po nich, będziemy się wiać po kolejne. Kolejny gadżet, który chyba Wam operator pokazywał, to jest miarka, bo to też ma tutaj miarkę. W każdym razie wrzucamy tutaj winogrono, wrzucamy tutaj pomidorki koktajlowe i przecinamy je na pół nożem. Powiem Wam, że fajnie się sprawdza, bo już sprawdzałam, jeżeli chodzi o pomidorki koktajlowe. Sprawnie, szybko i nie ma tego brudu, bo wiadomo, że jak rozkrawamy pomidorki, to i sok się wylewa, i pestki wypadają, a ten cały syf, tak to nazwijmy, z pomidora zostaje tutaj w środku, także sprawdza się bardzo fajnie. To jest gadżet kupiony w TK Maxie, cena z tego co pamiętam to 5,99 i to jest marka OXO, na pewno ją kojarzycie, bo ja już pokazywałam Wam w wcześniejszych filmach. Dziękuję operator. Proszę. Co by mnie ogarnęła i nie zapomniała. Jestem Twojej pomocnikiem. Tą markę na pewno pamiętacie z naszych wcześniejszych filmów holi domowych, bo ja już Wam pokazywałam. I ostatnia rzecz to kolejny pojemnik. Coś co miałam dla Was przetestować, ale ja mam taki słomiany zapał, że hej. Musisz w końcu to zrobić. W każdym razie to jest pojemnik właśnie na warzywa, na owoce. Powiem Wam, że te pojemniki są fenomenalne. Ja używam i mniejsze, i większe, i naprawdę moje warzywa czy owoce w tych pojemnikach utrzymują świeżość dłużej, także naprawdę świetna sprawa. Pamiętam, że on kosztował 20 parę euro. Dobra, to by były rzeczy, które kupiliśmy. Teraz przejdziemy do chińskiego hola. Zamówiłam takie naklejki, słodkie pandy i tutaj takie słodkie kociaki. Kociaki mnie strasznie urzekły, a pandy zamówiłam tak na próbę. Nie wiem, czy te pandy nie będą za duże. Wiecie, że ja mam bzika na punkcie paznokcia. Naklejki za moje. Stop. Właśnie, panda pójdzie do Hawajana. Proszę, to ta Hawajana są na lato do kompletu. Dziękuję. W każdym razie wiecie, że ja uwielbiam piękne i zadbane paznokcie, dlatego skusiłam się na takie słodkie naklejki. Te dla panda dla operatora, a kociak dla mnie. Kolejna rzecz, jest to gadżet do ananasa. Na pewno część z Was może słyszała albo ma, lub widziała. Gadżet marki Joseph. Gadżet marki OXO, bo OXO ma właśnie taki gadżet do ananasa. Proszę. No i co zaraz robimy ten? Tak i się wkręcasz w ananas. Aha, jest właśnie taki gadżet, przy pomocy którego świetnie możemy sobie poradzić z obraniem ananasa. Zresztą wiecie, że obrać ananasa nie jest łatwo. A tutaj wbijamy w środek, chyba wkręcamy, tak operator? Tak, pomoc, tak. Możesz mi pomóc i on się chyba ładnie tak taką spiralkę... Dokładnie. Tak, musimy wypróbować, trzeba kupić ananas. W każdym razie zamówiłam na próbę, zobaczymy. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Jak się nie sprawdzi, to sobie kupię taki sam, tylko marki OXO, bo też widziałam, że są dostępne w Dublinie. Niestety nie pamiętam cen tych chińskich gadżetów, bo to było zamawiane kilka tygodni temu, to w ogóle wszystko przyszło na raty. Tak. Także wszystkie linki macie pod spodem, jak Was coś interesuje, to sobie sprawdźcie. Jedyne co mogę powiedzieć, że te rzeczy były naprawdę tanie. Także to jest do ananasa. Tanie jak deszcz. Operator zamówił sobie kulę. Wiecie co on powiedział dzisiaj do mnie? Ze Star Warsów. Bo to część przyszła dzisiaj, część przyszła wcześniej i operator mówi, zamówiłem kulę szpiegule. Ja do operatora mówię tak, nie martw się, jak jestem sama w domu, nie wpuszczam listonosza. Nie, jest to kula do lodu. Po prostu można sobie zrobić kulę lodu w kształcie właśnie... No dobrze, ale ona jest pełna. Ona jest pełna, ale mam w planie właśnie filmik dla Was nagrać, co można z taką kulą zrobić, jak ją wykorzystać w ciekawy sposób i tego Wam nie mogę zdradzić. Ale to jest kula, w której robimy dużą kostkę lodu.
a film mam nadzieję, że fajna uda mi się nagrać. Na pewno nagrać. To jest fajna sprawa do herbaty z cytryną, z miętą. No bo no, tak jest, sobie taką kulę wrzucisz to. Nie, chodzi mi o to, że w dzbanku jak robisz, tak, w dzbanku to jest taką jedną, dwie kule, tak. A nie dużo małych kostek lodu. Tak, tak. No a w planie właśnie mam do nagrania filmik z tym gadżetem. Tym gadżetem? Nie, do siebie na kanał. Zapraszam serdecznie. Jeżeli będziecie... Nie ma linka do operatora. Nie jeżeli ma. Będziecie zainteresowani, to dajcie znać w komentarzach, to właśnie zrobię, bo mam pomysł właśnie na filmik z wykorzystaniem tej kuli oto. Jeszcze mamy pomysł na filmik, tylko no nie wiemy, czy go nagramy. Zobaczymy na fajne przepisy na lody dla dorosłych. Też. A wiem, że większość z was to 18+, więc możemy tu zaszaleć. A drugą dobrze. Rzeczą jest... smartwatch, który właśnie mam na mojej ręce, testuję go. Dwa dni się bawił, odkąd przyszedł. A nieprawda. Zamówiłem go, bo chciałem po prostu zobaczyć, co to jest, czy jest to warte w ogóle ceny i... Opakowanie jest ładne. Opakowanie jest bardzo ładne, zegarek przychodzi właśnie w takim opakowaniu, w etui mamy... Bardzo porządnie wykonane. Tak. No w porównaniu na przykład do tego opakowania, to zegarek tak, zegarek oprócz tego ma ładowarkę, ładujemy przez USB. Co mogę wam powiedzieć o tym zegarku? Chciałbym nagrać osobny o nim filmik, taki moje pierwsze wrażenie, ale w tej chwili mogę wam powiedzieć, że ma dużo funkcji po podłączeniu z telefonem przez Bluetooth. Mamy dostęp do wszystkich praktycznie funkcji. Mamy dostęp do praktycznie wszystkich funkcji z telefonu, czyli książka, ostatnie połączenia, Siri, mail. Oprócz tego oczywiście jest monitor snu, heart rate, liczy nam kroki i kalorie, wszystko. No także jest to... Teraz zapomniał. Jest dość zaawansowane. Jedynym minusem, jak do tej pory, który zauważyłem... To już robisz recenzję, kochanie. Nie, to tylko mówię. Jedynym minusem, który zauważyłem, to jest bateria. Dwa dni to jest max. Także to by było tyle z mojej strony. Teraz twoja kolejka. A tak w ogóle, kochanie, do wszystkiego najlepszego z okazji kolejnej rocznicy ślubu. Nie. Tobie również. Dobra, przechodzimy do dwóch ostatnich rzeczy. Słuchajcie, nie wiem, czy kojarzycie markę Joseph Joseph, bo ja ją kojarzę i mam wiele rzeczy tej marki. Coś podobnego wypuściła marka Joseph Joseph i ja na to poluję, tylko nie mogę tego spotkać osobno. Udało ci się. Nie, nie chodzi o to. Ja tego nie mogę spotkać osobno. Jest w zestawach, ale ten zestaw, który jest, nie jest mi aż tyle rzeczy potrzebne, bo tam jest do wyciskania cytryny i jeszcze jakieś inne elementy, które ja już posiadam, a chciałabym tylko właśnie same te ostrza. Tutaj są trzy różne, jest do obierania, jest właśnie wiórka do marchewki i jeszcze jest... Grube chyba wiórka. I grube wiórka, tak? Dobrze mi się wydaje. Zaraz zresztą to rozpakujemy. Tak. Tak to wygląda i tutaj zmieniamy. Tu się przyciska. I sobie obracamy. Także tutaj przyciskamy i w ten sposób właśnie obracamy i każde ostrze nam się zmienia. Nie powiem, że jest to łatwe do obracania, ale przypuszczam, że to kwestia czasu, aż się wyrobi, bo jest nowe, także to. I ostatnia rzecz, która została zamówiona na próbę, chociaż operator jak zobaczył, to stwierdził, czy ja się tego nie boję. No teraz już nie wiem, czy się boję, czy się nie boję. W każdym razie jest to podróbka Babyliss lokówka, zaraz wam ją pokażę, jak ona wygląda. Ja już ją oczywiście sprawdzałam, bo ona przyszła wcześniej w kolorze niebieskim. Zaraz to wszystko rozpakuję i wam pokażę. Ja bym się obawiał troszkę. Tak wygląda. Może na peruce. Wiecie o tym, że ja testowałam szczotkę do prostowania włosów ACBV, sprawdziła się fenomenalnie. Używam cały czas, nawet dzisiaj mam lekko podprostowane włosy tą szczotką. A jeżeli chodzi o tą lokówkę, no nie wiem, ciężko mi cokolwiek powiedzieć, w każdym razie końcówka jest chyba amerykańska, tak operator? Chyba tak. Chyba tak, także dopóki nie będę miała odpowiedniej końcówki, to nic tutaj nie zdziałam. Nie wiem, kto mi odda swoje włosy, operator może mi odda swoją grzywę, no. To mu tak wciągnę. Próbuj. Lota mu zakręcę. W każdym razie, no zobaczymy, czy no, wykonanie. No wykonanie jak wykonanie, no na pewno zdecydowanie lepiej wykonana jest ta szczotka prostująca ACBV niż ta lokówka. Taka zwykła, no nie taka... Ciężki plastik dosyć, ale... No zobaczymy, ja bym osobiście nie dawał na pierwszy strzał swoich włosów. Nie wiem, czy ona się powinna domykać? Nie, bo ona ma tam, widzisz, tu jest
czujnik i on, jak przyciśniesz, to on wciąga ci włos. Nie może mieć całkiem zamknięty, bo ci nie wciągnie włosy. Wciąga tutaj do środka i tu. Tak, właśnie wciąga, ale co z tym robi, to później nie wiadomo. No dobra, no może się znajdzie ktoś chętny. Dobrze. Nie wiem, czy mi trochę nie szkoda. Ja operator nie jest straszny, bo ty mnie tylko straszysz. Także ostatnia rzecz to jest ta lokówka. No zobaczymy, chcecie może filmik z testem? Kup perułkę. Kupię perułkę i nagramy test. Zobaczymy, czy ona działa, czy nie. W każdym razie dajcie znać o kule szpiegule. To już jest ostatnia rzecz, którą zamówiliśmy z tego sklepu. My Wam dzisiaj dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Oczywiście zostawcie kciuka za to, że operator tak cierpliwie siedział z nogami pod stolikiem. Tak, nie ścierpły mi, że nie mogę się już ruszyć. To zostawić kciuka w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! Bye!